nie będzie starych naczyń, nie będzie starych obrazów, jakiejś broni, ale dzisiaj będzie biżuteria. Witam serdecznie wszystkie panie. Witam również panów, bo warto zwrócić uwagę na tę biżuterię. A szczególnie przyjemnie jest mi powitać naszą bohaterkę, panią Katarzynę Dar, autorkę prac. Autorkę prac, które zobaczymy za momencik na górze. Bardzo jest mi miło, że zechcieliście poświęcić ten czas w piątkowy wieczór, tutaj popołudnie, żeby przyjść i obejrzeć to, co od wielu lat robię wieczorami albo w wolnym czasie. Co rękodzieło to nie jest takie gubanie sobie gdzieś tam w kącie, czy malowanie jakichś obrazów, czy coś innego. Można z tego stworzyć ekskluzywną biżuterię to raz, po drugie jest to sztuką, tak? Jak Państwo zobaczą do góry, niektóre elementy, nawet kostiumy są takie sceniczne, bym powiedziała, nawet i bajkowe. Ja bym się określiła jako wysoko zaawansowane hobby, bo ja mam pracę swoją etatową, a to jest jak gdyby takie dodatkowe dorobienie sobie kilku złotówek do domowego budżetu. Kiedyś szyłam tylko i wyłącznie dla siebie, później to się tak rozwinęło, że koleżanki widziały u mnie swoją biżuterię i też chciały i zaczęłam tak szyć dla koleżanek. Później zaczęłam wystawiać w internecie, bo wiadomo, szyłam sobie do szuflady, tak? I tego się dosyć dużo nagromadziło. Przeciętne takie średniej wielkości kolczyki to zajmuje mi około 4 godzin. Najwięcej z tego wszystkiego zajmuje mi wykańczanie, bo ja podszywam skórką, podklejam i jest to tak estetycznie z przodu i z tyłu wykończone. Takie mniejsze około 2 godzin. Najwięcej zajęło mi kostium, ale no to mniej więcej rok czasu go szyłam, ale to tylko po godzinach w chwili wolnej. Ale jest taki naszyjnik tutaj na wystawie też, którego szyłam 12 godzin, bo to był naszyjnik szyty na ten ogólnopolski konkurs w tworzeniu biżuterii. Ja kiedyś próbowałam rozrysowywać sobie na kartce, ale to zazwyczaj jak brałam igłę i nitkę tą sutaszową do ręki, to po prostu projekty same szyły się w ręce i de facto projekt był zupełnie inny niż finalne to dzieło. Jako wystawa jest tutaj pierwsza. Wcześniej miałam też takie epizody bardziej nie wystawy, tylko były to takie pokazy, gdzie był ubiór nie mój, tylko projektantów, a ja dokładałam swoją biżuterię. A tutaj no myślę że super. Nie spodziewałam się w ogóle takiej ilości osób, że przyjdzie dużo znajomych i dużo osób po prostu założyło biżuterię tych, co mają, tak? To po prostu, tak, które albo mnie dostali, albo kupili, po prostu byłam zaskoczona. No i myślę, że podobała im się ta wystawa, bo podchodzili, pytali się i przede wszystkim jest to taki świeży powiew wprowadzony do tego muzeum, tak? Bo to zawsze były tylko jakieś tam, wiadomo, rzeczy związane z historią, tak? No to też jak gdyby historyczne, bo tam przekrój moich ponad 10 lat pracy, ale cieszę się, że taki coś nowego, tak? Rękodzieło też jak gdyby jest związane z tym muzeum, z muzeum i tak dalej. I tutaj kiedyś, parę lat temu, warsztaty sutaszowe prowadziła pani Stenia. Ja nie miałam przyjemności poznać osobiście, ale dużo o niej właśnie słyszałam i cieszę się, że ten sutasz znowu wrócił do muzeum. I mam nadzieję, że dzięki tym warsztatom, które będą dostępne dla młodzieży, które ja będę prowadziła, ten sutasz znowu zagości tutaj w murach muzeum, może dla dorosłych. Zapraszam serdecznie też na warsztaty, które będą tutaj organizowane w muzeum. Informacja pojawi się na stronie albo na Facebooku. Możecie też dzwonić, umawiać się indywidualnie do muzeum, bo też będę tutaj prowadziła z dziećmi i z młodzieżą warsztaty haftu sutaszowego. Serdecznie zapraszam.
Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.